Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Witajcie. Ło, ale przylagowało. Dobra, Miki tam ma czapkę z case'a, taką firmową, odpalimy case'a. Jo. Otworzymy bramę, nowy nabeteczek, nowy nabeteczek, number 2, number 3 and number 4, number 5. Dobra, ogólnie tłoki, lecimy sobie. Skąd tyle nabytków masz? No, łyżka, tur, case, To kuk cztery. i jeszcze bredalka. Ale bredalka to tam A. ma jak błysku. Trochę podrywa. Ty podrywałem szczurkiem. Szczurku. Pługiem. O Boże. No. To założy sobie obornika natura, to człowieku. Ogółem to jedziemy dzisiaj na pole numer 2. Tam rozrzucać obornik. Tam 30 by rady nie dała pod górkę. A 30 już na Wolex jest ustawiona, więc spokojnie. Tecek już. Jo. Tecek już zabrali. My lecimy wykonać workę po drzepach. I no. I tak będzie to wyglądać i na tym polu zdecydowaliśmy ostatecznie, że rzepak będzie, na tamtym drugim nowym będzie kukurydza i na którymś koło domu będzie kukurydza. Tak, tak, taki jest plan. No, taki plan. Puga sobie może ogółem rozłożę na wariu. Chryste panie, ale mnie ten... No, ogółem do sąsiada zawieźliśmy baloty całe z pola numer 2. Weź no tu na wprost podjedź. Z pola numer 2 i ten. I dał nam tutaj, nie wiem ile ton obornika, ale przywiózł nam wszystko co miał na podwórku. Koło 80 ton, tak na oko. No daliśmy mu jeszcze paliwa 50 litrów, żeby ładnie przywiózł i ten. Ja sobie ogólnie przedni napęd włączę, żeby mi tu lepiej pod górkę podjeżdżał ciągnik. No i ten przywiózł nam do domu. Trochę nam przywiózł tutaj na pole i trochę nam przywiózł na tamto nowe pole. Mieliśmy sami wozić, ale powiedział dacie ten, tam trochę paliwa i wam przywiozę. No to dobra. Jeszcze tutaj na szybkości jakieś zdjęcia pocykam. Ma akurat ładna pozycja, matku włosko, buty urwana. Ale ten, o! Roży dobrze, że ten rożyty w końcu kupiliśmy swój, to przynajmniej można rozwozić, nie trzeba się prosić nikogo o to i to. No, mały ten rozrzutnik ma, bo mały, ale... No, dobrze, że Satura też kupiliśmy, to też się nie trzeba prosić nikogo. No, a pług Fernelanda ogólnie, jak tam widzieliście, to na razie zostaje z nami. Będzie na pewno kupowany kiedyś jeszcze jeden pług obrotowy. Ale to no. Z biegiem czasu. A do tego właśnie zobaczymy, bo może do tego się korpus dokupi. I zobaczymy, no, dobra, i zrobimy piątka, do Deutsche na przykład czwórka, albo Jagi. Jo, albo do Zetora. Wezmę tutaj, jedź, od tej strony, ale ty. Albo do Zetora, ale Zetor ma więcej koni, więc raczej do Zetora. Ja tam lubię Zetorem pracować. No, a ty taki... A ja lubię case'em. Patrz tak, a ja mu zarąbałem case'em. Ty, a ogółem ten case, ten, dopiero jeden dzień tak jakby jest z nami, nie? A ten, a ma więcej motogodzin chyba niż 30 już. No bo ile on ma tam jeden coś, nie? 2-1. Ło, już ma 2-1? No, to co tyle narobił? 30 ma chyba 2-2. No bo słomę całą pozwoził i teraz łoże. No w sumie ja dużo słomy pozwoziłem nim, nie? Bo z tego pola pozwoziłem słomę, z tamtego trochę też. No tu już trochę sąsiad co są, dobro. No tak trochę. No jeszcze część słomy poszła za pieniądze. To tyle obornika, aż nam jest potrzebne, bo tu jeden sąsiad mamy bardzo dobry układ z nim, dla nas korzystny. No w sumie dla niego też, bo on by i tak nie miał tego gdzie wyjść. Więc woli. Więc my tu sobie możemy śmiało nawozić, na azocie zaoszczędzimy. Kurde, trochę ciężko mi tu jest od miedzy jakoś tak objechać tym pługiem. Jakoś tak nie mogę wyczuć. Ale no, kurde, twarda zimia, wam powiem. Tutaj tak jak trochę glina jest i piasek na dołku. No, i na pewno wydobywali 100 milionów przed murzynami. Jo. No tu takie kurde dół. Może ten, może tu jeździła ten kolejka tutaj, gdzie tak słonecznie idzie i tam wyciągali. Chyba no, tak. Glinę i ten piosek też na spodzie został, aby. Wam powiem. Kajsik się gotuje. Normalnie, ale za to, że to normalnie dobry był hałas. Dobra, jak wrócisz, to załaduj. No kurde, już. No, w to mi z powrotem i koniec. No to przydałby się jeszcze jeden ciągnik do pługa. Weno Zetora przyprać. Nie, no akurat będzie, albo, dobra, nie świruj. Albo trzydziestkę.
Nie, Bo. ona to ten na jeden korpus by może dała radę. Ue, no na jeden to na pewno. No. Jeszcze blokadę może załączę sobie. A na razie blokady nie trzeba mieć. Więc no, nie będziemy zakinąć blokady. Ej, ten odcinek w sumie jest prawie z tygodniowym wyprzedzeniem nagrywany, bo ten jest na sobotę, a dzisiaj jest niedziela. O! No, więc git. Teraz tylko porenderować, bo jeden już mam wyrenderowany, nie? Bo tak wczoraj wróciłem sobie wieczorem i ten mówię, a to sobie włączę jeszcze renderowanie. Ładnie mi tu w pokoju nagrzał komputer. Nie trzeba odpalać grzejnika, no, bynajmniej na moją powierzchnię pokoju. Dobra, blokada przedniego i tylniego mostu. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. No, to jest na blokadzie lepiej podchodzi trochę, bo tam tak 7 z czymś, nie? A tu 8. 8, 8 i kurde, 9 nawet trochę. 7 też się pojawia, ale troszeczkę trzeba pomóc ciągnikowi delikatnie podnieść. No. Też w miarę dobrze ten pługi idzie, widzę. Jeszcze też trochę trzeba poczekać, że się odkładnie powycierają, bo te nówki takie to. No, to jednak farba się przyklei, to wiecie, nie? Tam, no. Hydraulika, obciążenie lewe 100%, lewe hard, bo kurde, obracanie, nabieranie, podnoszenie, kurde, wario. Dobra. A ty zupełnie masz tam puste, bo nawet nie patrzałem. Kurde. Trzeba. Nawet bez rozpędu się nabierają nawet dobrze te łyżki. Mokry obornik. Byleby rozrzutnik, byle ten nie ucierpiał. O, widzicie? Widzicie, co tu jest? Gniazd ma do poprawy, gniazd ma to do poprawy, że musi poprawić szerokość, tak jakby roboczą łyżki. Ej, mordo, Co tam? abyśmy nie zrobili cięcia małego. A na ile minut? No tak na 15, góra 15. No dobra, ludzie, to zaraz jesteśmy, a ja tu. No, to zaraz jesteśmy. Także jesteśmy z Mikołajem już z powrotem. Mikołaj powrócił ogi. Odpalamy trening Jo. i lecimy. Mikołaj, jak tam posprzątałeś? Wypowiedz się. Ta, posprzętałem. Ty, ale Ja ogólnie. to tylko w tym domu sprzątam. Jo. I nosisz worki. Ta, ze zbożem. I w piecu pali. No, popiół wyciągam, piec upalę. Żmijką. No, Dobra. taśmy ciągiem. Odpalamy przednią blokadę, tylną blokadę mostu. Normalnie most jest blokowany, protest rolników na moście. Tak już w drużbę muszę trochę wjechać, bo. Oj, ty, to. W 17 jakoś lepiej ta orka wygląda. Czy ja wiem, mi się bardziej podoba 19 orka. Ale tej bruzdy nie ma zbytnio takiej. No, Ale może jak. trochę, ale w 15 też nie było takiej bruzdy. W 15 był motorki, ale w tym, nie któryś ciągnika. A w 17 był ten. W 17 był ten Forla Armadura, to on dawał taką jakby motorki trochę. Ale tutaj jest oryginalnie tak jakby wgrany, nie? No ty chuj nie widzę. Znaczy no ten Forla Armadura, on jest od czego? On jest kurde gienek. Teraz to ja ci nie O, żeby powiem. spod kół leciał ten taki ten pył, jakby to jest No, ten. no, 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 no. Co tam jeszcze dawało to Forla Armadura? No właśnie ten modorki trochę dawał jeszcze i gniecenie upraw jeszcze. O, no, 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 bo No. były cztery chyba mody, nie? Trzy. Gniecenie, kurz Trzy. spod kół. Trzy były. Trzy? Trzy, A, no. no, dobra, trzy. Trzy były, bo był gniecenie, ten takie wylatywanie spod kół i ten trzeci. No. Ale kurde. Ja jeden, powinien być pryzmy ten, mógł w drugim końcu też wysypać. No, w sumie akurat by było, nie? No tak, to chwilę do ojca odpocznę chociaż. Ty, ale pali Aż go wesoło. zgaszę chyba. Nie gra szkoda akumulatora, ale tam stary jest. Ueno, ale ten ja to nie ładował, ale ładnie się ożre. Ładnie kryje, nie? Sprawdę, to nie ma dużo resztek No. po zmianie. Zobaczymy jak po kukurydzy i po rzepaku to nagrama się będzie spisywał. No po rzepaku to może być trochę gorzej, ale Nie, po po rzepaku jeszcze kukurydzy? nie, bo sieczkarnia była od nich Holanda, nie? A to A no kukurydzy. tak, ale po kukurydzy to tak zobaczymy, jaka sieczkarnia będzie, nie? Bez sieczkarni przecież kukurydza jest.
tak jakby. No ale i tak ma te reszki pożytne, takie zależy No, jakie one długie są zostaną. grubsze i w ogóle, no. A rzepak jest ładnie przesiekany. I suchszy przede wszystkim. Jeszcze się pług nie przetarł, nie? Jeszcze nie. Kurde, farba dobra. Oby tak na ramię się trzymała ta farba potem. Dalszy Jo, żeby krawat. nie wyblakłe. No, żeby nie odpadała przede wszystkim. Dobra, cyk na wstecznym, blokady powyłączam. Nacisz, żeby przed maską machnął tym pługiem, nie? Jo, aż myślałem, że mi ten urwie lampę. Ty, ale tak ogółem? To w przyszłym roku chyba słomy nie robimy, bo patrz, dla tego obornika my tu jeszcze mamy. No człowieku, jeszcze to zostanie chyba. No i jeszcze w domu mamy. A w domu już dwa pola mamy przyszykowane. A tam koło domu chyba nie będziemy rzucać, bo tam w zeszłym roku były, żeby nie przenawozić też tego. Na Ty tych. nie, po kukurydzy może się ten gnojowica rozleje, co? Jo, beczkę się pożyczył, co siada, czy ja gdzie. Bo już ogółem nie mamy ani sit w tej świnialni, tylko kratki są takie odpływowe małe, to tam dużo tej gnojowicy nie ma, a tutaj jest jakaś wysokowartościowa też. Zobaczymy, czy będzie No, sucho, czy taka mokro. trochę woda. No, woda i tam co z płyty jeszcze spłynie, nie? No. No. Dobra. Dobra, cyk. O kurde. Jeszcze prawie mi się wysypało. Dobra, łyżka na dół. Pług zaraz też w dół. Boże, ten tam wyparował pół pola. Przyczę jeszcze ten. Gdzie pół pola? Muszę przyczep pan zrobić. No i tutaj na końcu też zrobię No przyczep. zrób, bo ja bardzo ten dojeżdżam, wiesz? Mocno. Mocno fest. Jak ci trochę braknie na przejazd, to tam już czuł, nie? No, Byle byś miał na ten. krzyczę. Żeby potem nie jeszcze raz miał radny kupę. Ale kurde. Nie, no robota idzie tym obrotówką. Inna robota niż tym, niż zagonówką. Ale zagonówka i tak będzie używana, bo czasem jak na dwa będzie trzeba jechać orać, to zostawiamy tą zagonówkę na razie i zobaczymy, co to z niej będzie. O kurde, ale paski do niebie. No, a zaś se w Dojcza jeszcze wsiądę, starszy trochę sprzęt. No, ale wszystkie ciągniki zostają od 30. To tak to zostawiamy i Dojcza i Zatora, bo Dojcz teraz będzie taką pełnią właśnie do rozrzutnika, do beczki jak od sąsiada, do czego? Do rozsiewacza, do pryskiwacza. Jeszcze w planach jest kolejny pryskiwacz nowszy kupić. No i ten. I tyle. A tak to do prac takich typowo ziemnych to Zetor i case. I case do transportu, a No, Zetor bo szybki jest. do prasy. No i taki jest plan. A siewy to można wszystkim robić, bo ten zestaw nie ma dużych wymagań mocowych. Czy dużych? Taki je ma, bo ma. Bo ten, powiedzmy, 100 koni by sobie dało w nim radę w zupełności. To na pewno nie na tym polu, ale tak to na każdym innym, nie na takich górach, to na pewno by sobie 100 koni dało radę. No. I tak to tutaj, jak mamy po 140 koni minimum w ciągniku, no tu to każdy ciągnie nasz se da radę w tym polu oprócz 30, ale 30 to już się nie zalicza do ciągników w naszym No, gospodarstwie. taka toczka trochę. Jo, raz na rok odpalamy, dwa razy już takie zamrożone pieniądze można powiedzieć, ale zaraz się ją sprzeda. No ogółem jeszcze ten sprzedałem całą HL-kę jęczmienia, HW, forszyta, przyczepę. Tam było 10,5 tony. I dostaliśmy równe 12 tysięcy, tam 1100 za tonę i dlatego tyle pieniędzy na koncie. Tak. No ci się dobrze w sumie, że tyle pieniędzy jest. No, że tak to na kredyt pójdzie, a ten. Ale jeszcze będzie trzeba tak ogarnąć jeszcze jakieś pieniądze, żeby kupić ten. Co? Do świń przyczepę. Zobacz, ile przyczepa do świń kosztuje. Już ci mówię. No była. A gdzie będzie ta przyczepa do zwierząt? Transport zwierząt. Aha, no dobra. Najmniejsza, nie? No, zostają to. 24. No to dychy nam brakuje. Dobra, sąsiad. Sąsiadom na spółkę się kupi najwyżej. Jo. No ale to prawie 10 sztuk wejdzie, nie? 9. No i 1100 oszczędzasz na każdym transporcie. Weź na trochę do przodu podjedź jeszcze. Dobra, kurde, bo koło mi tu urwisz. Dobra.
Ale żebym nagarnął na tą łyżkę. I po co krokodyl komu, jakie widły? No to aby łyżkę był. Jo. Jakbyśmy mieli jeszcze krowy, to jeszcze, bo ten gnój to inny zupełnie jest od krowy, a inny jest od świń. Co prawda tutaj możemy mieć od koni, baranów, krów albo świń. Pewnie sąsiad ma akurat wszystko, co da. No, on prowadzi ogółem jeszcze skup świń, bo handluje świniami, bykami, koniami to nie, bo tam ma swoje, albo chyba dwa czy trzy. No i No, jeszcze. chyba ma trzy te konie, no, ale to tak do siebie. I 10 baranów jeszcze ma. Jo, takie barany i no na wełnę. No i doi je. No. Barany nie, owce jak już. No, barany. Ty, no nie wiem, czy ty by te barany doisz, no ale dobra, Ja tam nie doję, starczy. ale ten jego się złoszczą na mnie doi. Uważaj. Kurwa. Kółko od kuga urwane. Jak coś, to mam łyżkę, to na końcu ci mogę nasypać. Dobra. Dobra, opuścimy To tu. poczekam na końcu na ciebie najwyżej. No, nawet stań mi tak ten na przyczup, równiuśko. On ci nasypał, a ty Okej. sobie odjedziesz. No, tak w miarę na szybkości. Kiedyś właśnie u nas też taki jeden rolnik też tak robił. Tylko, że innymi trochę sprzętami. Że jeden woził, a drugi orał i ładował przy okazji. I tak w biegu ładowali czasem nawet, a No i potem. to szybciej wychodziło w sumie, nie? Bo tak to dwa ciągniki by na raz musiało być i No. to i... Boże, od sąsiada, Mikołaj ma sąsiada jakoś tak z 10 metrów od chałupy swojej, nie? I psa słychać, kurde. No, nie wiem czemu, ten pies jest normalnie... No. Co ty, okno masz Ej. otwarte? No nie, zamknięte jest. No! Weź tu uszczelki w oknie wymień. Och. Nie no, nie przecieka, to nie będę wymieniał. Mocno fest tam daje ten pies. Albo daj se ten. Antywybuszeniowe jakoś tam to daj. Ta, takie pianki, no. Ja. Poduszkę przykleję. Ej, a ty dużo masz jeszcze tych tu przejazdów na tym polu? Kurde, blokady zapomniałem połączać. Nie no, czekaj, tak raz, dwa, trzy, cztery. To w sumie ten teraz mi nasypiesz, to w to mi z powrotem przyjadę i jeszcze jeden rozrzutnik. To daj mi teraz. Ja sobie trochę na odcinku dla odmiany pojeżdżę. To czekaj, pojadę do końca, ty pojedziesz do końca i tam się zasypiemy do pełna. Spoko. Dobra, ogień. Ogień w krematorium. Ale Au, au. trochę przymuła na tym odcinku jest, kurde, gdzie. No tak trochę, bo to jednak orka i rozrzucenie obornika takie trochę przymuła jest. No czy się w Jo, sumie w miarę późno. na czym jest jedyna taka ten jakaś aktywność? No nie wiem, teraz To ten. się na kiszące w sumie, nie? Na kiszące. No dzisiaj ten, dopiero żniwa wrzuciłem, mamy tu już, kurde. Działamy z końcówką lata. No już praktycznie z jesienią. No, bo to pod rzekę dopiero orka jest. No, to takie późne lata. Kurde, po drzewach to graliśmy w pierwszej sezonie. Teraz bez orkowu był w drugim. Całość. Ale jeszcze gdzieś, może koło domu, tutaj rzepak po rzepaku się zrobi na tym małym poletku, bo żeby tego rzepaku starczyło. Na tym tutaj za garażami. Jo. Ustawka za garażami na pewno. Boże, nie driftuj mi tam po ramię. No gdzie poprzyczył tylko? Tutaj muszę ci nawrócić, bo później będziesz od tamtej strony. Telefon na pewno tam w pobliżu chyba jest. Nie, daleko jest telefon na Aha. łóżku. Na łóżku, patrz tak. Już wszyscy ludzie wiedzą, jaki masz układ pokoju, że masz daleko łóżko. No człowieku, tak 3 metry, dobre. Trochę Się czasem zaczyna ludzie muszą. łóżko. Trochę ludzie, czasem ludzie muszą podrywać pług, bo. No, żeby. Nie chcę aż tak ciągnika, bo on na dotarciu jeszcze jest i w ogóle. Gdzie tam nowy ciąg nie jest na tarciu niby. Dobra, pakuj walizę. Boże, tym tu blokady wszystkie powłączane. No bo ciężko mo. Mostów wszystko powłączył, kurde, ja tu ten 2WD i ogień. Grubsza dawka poleci, to się nie stanie, to jest zapas mocy, Miki, 100 koni. Cicho tam. Do przodu, no, ogień. Jak niby tyle baletów poładował, patrzcie jak to. Ale Ten. łyżką nie umiem. Widzę. Przecież łyżką, znaczy się widłami ile naładowałem balotów, nie? I na stryk.
Ładnie, ty. Cena sobie dobra. Potem łyżkę może weź na koniec, ja poczekam na końcu i będę kończyć. Dobra. Bo teraz na takich innych ustawieniach OBS-a, kurde, te odcinki ważą po 20 giga. No miejsce na dyskusję. No. Ale ej, w Dojczu, kurde, dopiero 100 litrów paliwa zeszło od początku sezonu. Dobra, pełny jestem. Cztery. Szczaiłem się, wiesz? Ja? Ta. Ty to masz łeb. Sklep. Jo, jak sklep. Kopułki puste. Tak troszkę. Jo, puste jak prawo. O! Tylko ocet i musztarda. Jo. Kiełbasy nie ma. Nie, nie ma. Ej, ile tak na godzinę jechałeś? To tak z 12 max. No, ja też w sumie tak jadę. A pod górkę tak 7, 8, 9. Różnie zależy, jak tam załączyłem blokady czy coś. Ale nie no, kurde, tutaj dojczyk se daje, ale na razie górka. Tutaj już jest potem łagodna górka, więc ten kejsik też. Na razie też by to za torem wyglądała ta orka na pewno. Bueno, pewnie, że tak. Bo te 20 parę koni. A inaczej tym kejsem na 5 skip wyszło, nie? Nie no, za torem lepiej wyszedł, bo za tor ma więcej koni niż ten kejs Miki. Serio? No, potem dopiero jak się szczypuje tego kejsa, to można na 5 skip. Bo ten Dodge ma 143, kejs ma 145, za tor ma 160. 15 koni. Łe, no to człowieku. Dzień do nocy. Boże, ten tam już łyżkę podnosi. Tak, bo wiele jak się rozpędza, żeby nie hamować te dwa razy, nie? Ale zdjęć nacykam sobie, ale zdjęć to. I tur długi jest, trzeba go wyczuć jak się sypie na coś, bo kurde. Na przyczepę sypałem cały czas po burcie jęczmień wam mówię. Ludzie. Ogółem. No znowu zapomniałem, żeby powiedzieć, żeby ładnie łapkę w górę zostawić, kurde. No i co, może akurat będzie więcej łapek jak mówisz. Możliwe, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. I ten. Dobra, będziemy pomału kończyć odcinek, bo to już kurde 20 minut będzie lekko, bo taki dłuższy trochę wyszedł. Ale jak komuś się no, podoba, tak. To łapka w górę, ktoś nowy to subiczek, wiadomo. I w komentarzu może się napisać hashtag łapka, o, i przypnę każdemu ładnie serduszko w komentarzu. No a jak ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo fajnie będzie. No i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.